अब मुझे तो जाना है कहाँ के, तू ही सफर है आखिरी। काली काली रातों में गिनता हूँ सितारों को, तन्हाई में मैं रोया गले लगा दीवारों को। अब मुझे तो जाना है कहाँ के, तू ही सफर है। Zapłoty, pół godziny marszu za nami, a teraz czas na przepakowanko bagaży. Pogoda w sam raz, mi się wydaje się. W sumie samotnie idziemy, no i parę jeszcze jakichś Koreańców. Tak to wszystko zorganizowane, wycieczki. To dotarliśmy do Nemecze. Jest godzina w pół do drugiej. Jestem trochę zmęczony, ale już nie tak jak wczoraj. Pogoda, jak widać, nie rozpieszcza nas, ale i tak w sumie fajnie, bo nie ma słońca, nie ma upału, gdzie się przyjemnie. Dacia, Filipy, kocham was. Mamy
6 października, 7 dzień trekkingu, jesteśmy w Bolsonaro. W nocy nie trochę podała mowa, że dzisiaj zostajemy tu na miejscu w ramach klimatyzacji, ale zawsze znamy ten jeden dzień do przodu. Dobra, dzisiaj mamy 8 października, 9 dzień trekkingu. Jak widać, jeszcze z nocy staliśmy wcześniej, żeby wejść na szczyt Bukiopik. Jestem zdygany. Zaczyłeś Filipek, kocham was, buziaczki. ATS, jak widzicie na samej górze. Gokyo Peak. Z górka jest Mount Everest. Ja jestem tylko na 5400. Wynika 10 dzień trekkingu. Dzisiaj ruszamy do Dzongli. Jest to taka miejscowość dosyć daleko położona stąd. Przed nami chyba najtrudniejszy dzień trekkingu. Za chwilę zaczniemy wspinać się na przełęcz Chola. Dzisiejsza wędrówka potrwa w najlepszym przypadku 6 godzin. Się udało. Podejście było ciężkie, trochę na dziko. Yeah, I feel.
października, 13 dzień trekkingu. Jak widać, nastroje lepsze, dzisiaj powinniśmy dojść do najlepsze. To oficjalnie mogę powiedzieć, że koniec trekkingu. Jest czwartek, 13 października, godzina 13:09. Właśnie dotarliśmy do Lukni. Koniec zabawy.